lost our will or not? Have we lost our hope to sorrow? Feels like we're all alone, running further from what's right, and there are no more heroes to follow. So what are we becoming? Where did we go wrong? Yeah, oh yeah, I won't hesitate and change this world. Dzień dobry wszystkim. Witam. Nazywam się Paweł Szuba-Paszkiewicz i zapraszam Państwa na mój pierwszy w ogóle w życiu webinar online. Powiem, że troszeczkę się czuję dziwnie, mówiąc do aparatu bez widowni, i z góry wszystkich też chciałbym przeprosić za to, jeżeli coś tutaj może pójść lekko nie tak. Nie jesteśmy pewni, czy wszystko nam się jakoś tam super uda. Mamy tutaj różne ujęcia, różne kamery i tak jak wspominałem na początku, robimy to pierwszy raz. Szanowni Państwo, chciałem dzisiaj porozmawiać z Państwem o podstawach na temat stomatologii cyfrowej. Możemy już się, myślę, przełączyć na dużą scenę. Tak, tutaj jest mój kolega Krzysztof, który będzie mi pomagał, także nie zostałem sam. Pozdrawiam całą ekipę OptiDentu, która, mam nadzieję, trzyma za mnie kciuki. Mam nadzieję, że wszystko idzie zgodnie z planem, leci live i tutaj na dole będziecie mogli zobaczyć komentarze, także zapraszam do komentowania. Oczywiście komentarze mogą pojawiać się z pewnym opóźnieniem, natomiast postaram się w odpowiednich momentach na nie odpowiadać. Dzisiejszy webinar będzie dotyczył właściwie podstaw stomatologii cyfrowej, więc ja nie będę zagłębiał się w jakieś bardzo mocno szczegółowe pytania. Natomiast będziemy chcieli takich webinarów wykonać kilkanaście, więc sukcesywnie w momencie, kiedy będziemy coraz bardziej brnąć w stomatologię cyfrową, coraz bardziej w protetykę cyfrową, wtedy, kiedy nastąpią pytania albo będę pokazywał większość szczegółów, wtedy, myślę, będziemy rozmawiali i odpowiadali na bardziej szczegółowe pytania. Natomiast dzisiaj chciałbym zaprosić Państwa, szczególnie początkujących Państwa, jeżeli chodzi o stomatologię cyfrową, wszystkich tych, którzy są zainteresowani przejściem, a właściwie teraz jest dobry moment na to, żeby zastanowić się, czy nie zmienić pewnych zachowań, czy pewnych procedur w naszej pracy, gdyż z uwagi na obecną sytuację pandemiczną, z uwagi na wirusa, na pewno będziemy potrzebować zmian, na pewno będziemy potrzebować innych procedur i w tym momencie stomatologia cyfrowa wychodzi nam naprzeciw, gdyż wtedy, kiedy te procedury wdrożymy, to w znaczący sposób ograniczymy kontakt nasz z laboratorium, nasz z pacjentem, ograniczymy w znaczący sposób ilość wizyt, które byłyby dotychczas potrzebne na wykonanie naszych zadań dla pacjentów, więc na pewno jest to coś, co wychodzi nam naprzeciw. Proszę Państwa, czym tak naprawdę jest stomatologia cyfrowa? Ja zacznę może od samego początku. Ja jestem protetykiem, głównie zajmuję się protetyką i w tym momencie protetyką cyfrową. Natomiast tak przejdę pokrótce, może niektórych z Was zaskoczę. Stomatologia cyfrowa to nie tylko licówki frezowane, pełnokonturowe, jakie tutaj widzicie na górze na zdjęciu. Stomatologia cyfrowa to także fotografia, więc myślę, że większość z Was miało już zetknięcie ze stomatologią cyfrową na podstawie chociażby fotografii czy internetu, w którym porozumiewamy się wszyscy między sobą. Właściwie słuchając mój webinar czy oglądając mnie przez Facebooka, Wy już też jesteście w pewnym stopniu stomatologami cyfrowymi. A więc fotografia cyfrowa.
Fotografia cyfrowa, dzięki której i skanerom możemy tworzyć na przykład cyfrowe mockupy, które możemy drukować na drukarce, a potem w analogowy sposób przekazywać te mockupy do ust pacjenta za pomocą pewnych procedur, o których mam nadzieję będę mógł opowiedzieć na kolejnych webinarach. Także efekt finalny kompozytów bezpośrednich. To są zabiegi, które w znaczący sposób zmieniły moje podejście do protetyki odtwórczej bezpośredniej, ponieważ także w znaczący sposób skracają czas pracy. Tego typu zabiegi jesteśmy w stanie po pewnym zaprojektowaniu bez bycia z pacjentem w gabinecie. Pacjent jest wirtualny, projektujemy uśmiech, następnie dostajemy finalny produkt w postaci cyfrowego mockupu, który mając drukarkę u siebie, tak jak ja posiadam w gabinecie, jesteśmy w stanie taką pracę wydrukować i na tej podstawie wykonać właśnie tego typu mockup w ustach pacjenta, a na podstawie tego mockupu bezpośrednią rekonstrukcję, więc tego typu leczenie jesteśmy w stanie wykonać tak naprawdę na jednej wizycie, pobierając u pacjenta wszelkie dane i kończąc na drugiej wizycie, dostarczając wypełnienia czy rekonstrukcję bezpośrednie. To się wiąże oczywiście z poznaniem tajników druku 3D. O druku 3D będę chciał też Państwu w którymś momencie opowiedzieć więcej, natomiast dzisiaj tylko chciałem zaznaczyć, że stomatologia cyfrowa to także technologie druku 3D, to także drukarki. Też będę chciał zaznaczyć bardzo mocno i tu też rozwiać pewne obawy i tu mam nadzieję odpowiedź na pierwsze pytanie, czy druk 3D już jest na tyle dobry, żeby zastąpić nam modele gipsowe. Jeżeli widzicie tutaj dokładnie jakość granic preparacji, które, ja przepraszam, będę tutaj się kręcił, kilka monitorów włączonych, więc mogę tutaj zmieniać jakby pole widzenia. Więc druk 3D wysokiej rozdzielczości w technologii 16-mikronowej jest na tyle dokładny, że pozwala nam zastąpić praktycznie pracę z modelami gipsowymi. Oczywiście tu będzie odpowiedź na kolejne pytanie za chwilę, czy możemy precyzyjnie planować i projektować i wykonywać w laboratorium protetykę na tego typu modelach, wplatając w to precyzyjną okluzję. O tym powiem kilka słów później. Możemy, natomiast takim łączącym modelem, ja to nazywam brakującym ogniwem, takim łączącym, spinającym, klamrującym w jedną całość czynnikiem, to jest właśnie model drukowany jako ekwiwalent modelu gipsowego. Co to znaczy? W takiej sytuacji, jeżeli mamy dosyć duże rekonstrukcje protetyczne, jeżeli potrzebujemy podnieść zwarcie, jeżeli potrzebujemy precyzji, potrzebujemy wykorzystać ruchy funkcjonalne pacjenta, to wykonujemy my jako protetycy cyfrowi wszystkie procedury cyfrowo i dostarczamy do laboratorium swoje cyfrowe wyciski oraz idziemy jeszcze póki co na pewien kompromis, czyli dostarczamy analogowe rejestraty zwarciowe dodatkowo, tak jak ja zrobiłem tutaj w tej sytuacji. Taki model cyfrowy wydrukowany jest analogowo rejestrowany w artykulatorze, po czym po rejestracji w artykulatorze jest ekwilibrowany. Oczywiście wykonanie tej pracy to jest praca na podbudowie stalowej, porcelana, stal licowana porcelaną. Stal jest licowana, porcelana jest licowana tutaj w tradycyjny analogowy sposób. Natomiast jeżeli tutaj chodzi o podbudowę, to podbudowa jest tutaj ze spieku SLS, więc całkowicie wykonana jest cyfrowo. Więc mamy tutaj dwa czynniki. Czynnik cyfrowy i analogowy, więc jest to jakby nasze brakujące ogniwo. Tak wyglądała ta praca. Ja nie bez przypadku wybrałem akurat taką pracę. Myślę, że jestem w stanie tutaj dać odpowiedź na kolejne pytanie. Czy skanerami jesteśmy w stanie wykonać pracę u pacjentów, prace pełnołukowe. Ja specjalnie wybrałem akurat taką pracę, a nie inną, żeby Państwu tutaj pokazać, gdyż praktycznie 95-98% naszych prac wszystkich wykonywanych jest w technologii cyfrowej, tylko niektóre etapy pewnych prac wykonujemy analogowo i tak jak tutaj łączymy te dwa światy, analogowy i cyfrowy, razem ze sobą. Więc praca pełnołukowa
Praca wykonana u pacjenta metodą mieszaną cyfrowo-analogową, odpowiedź na pewne pytanie, czy my jesteśmy w stanie zrobić, zaprojektować precyzyjną okluzję, my jako dentyści pracując cyfrowo i technicy jako technicy cyfrowo i analogowi, tak, jesteśmy teraz w stanie pod takim warunkiem, iż dostarczymy pewne jeszcze elementy analogowe. Możemy zeskanować modele w skanerze stolikowym cyfrowe, żeby okluzja była bardziej prawidłowa, bądź dostarczyć analogowe rejestraty, które lub dostarczymy je fizycznie, lub zeskanujemy także w tomografii czy w skanerze stolikowym. Czy to pasuje? Tak, kolejne pytanie. Czy te prace można wykonywać i czy te prace pasują? To jest praca, którą dostarczyłem pacjentowi pełnołukowa, którą widzieliście Państwo wcześniej. Oczywiście praca pasuje na modelu, tak jak dostałem ją od technika z laboratorium i to jest praca w tym momencie założona w ustach pacjenta i tak jak ją dostałem w ustach, tak jest przymierzona u pacjenta. Oczywiście uważam, że nie ma prac idealnych, nie ma idealnego zwarcia wyjściowo, więc byłoby to nieprawdą, gdybym powiedział, że wszystko idealnie pasuje, ale tutaj ekwilibracja trwała kilka minut i nie trzeba było robić znaczących korekt po to, żeby pracę u pacjenta zakończyć. Praca tymczasowa drukowana, praca ostateczna i tak to wyglądało u pacjenta po 9 miesiącach. Dobrze, to były metody hybrydowe druku. Stomatologia cyfrowa to także Smile Design, DSD, Smile Designer, czy różne tego typu oprogramowanie, które możecie Państwo wykorzystywać. Ja akurat korzystam z programu Smile Designer Pro. I to jest program, który pozwala mi na pewne dosyć daleko idące projekty u pacjentów. Ja myślę, że może przełączymy tutaj na Smile Designera, póki właśnie opowiadam na ten temat. Ja bym bardzo prosił o przełączenie. O, tutaj mam pacjentkę, która jest przygotowana. Jak widzicie, to jest dokładnie pacjentka ze zdjęcia, u której wykonywaliśmy projekty uśmiechu. Program jest bardzo intuicyjny, nie jest zbyt trudny. To jest kolejny temat webinarów, który będę chciał Państwu w przyszłości pokazywać, bo oczywiście nie będziemy dzisiaj wnikać w szczegóły projektowania uśmiechu, natomiast proszę zobaczyć, że w bardzo przyjemny i korzystny sposób u pacjenta możemy szybko wykonać różnorakie kontrole i prezentacje i ja to bardzo często robię z pacjentem. Siedzimy razem, zajmuje nam to kilka minut. Cała procedura, pokazujemy ją u nas na szkoleniach w Polanicy. To są szkolenia dwudniowe, na których właśnie wnikamy w tajniki projektowania uśmiechu na pewnym z modułów, więc też serdecznie Państwa zapraszam do mnie na szkolenia. I tutaj w tym programie, jak widzicie, możemy w bardzo szybki sposób pokazać pacjentowi, jak mniej więcej będzie wyglądać. Natomiast to nie wszystko. Dlatego iż to jest program, który także w bardzo istotny sposób pozwala na komunikację z laboratorium. Dlatego, że możemy pewne informacje, pewne dane wysyłać do laboratorium i nakreślać zmiany, które będą wykorzystane w przyszłości do projektowania tego typu prac. To jest praca właśnie u naszej pacjentki, która została dostarczona jako mock-up bezpośredni w ustach i wtedy pacjentka mogła zadecydować, czy jest to akurat to, czego oczekiwała i czy rozpoczynamy prace protetyczne w tym kierunku, czy może szukamy innego rozwiązania. Kolejna rzecz, sterowana implantologia. Też bardzo coś, co jest takim game changerem, czyli coś, co diametralnie zmieniło podejście implantologii do bezpośredniej implantologii i procedur implantologicznych podczas pracy. Diametralnie zmienia sposób pracy i przyspiesza pewne zabiegi, ograniczając też w znaczący sposób pewne ryzyko. Tego typu zabiegów z obciążeniem bezpośrednim także wykonujemy dosyć dużo i zauważyliśmy, że gdy takie zabiegi przebiegną w korzystny sposób, to dużo mniejsze ryzyko potem jest i dużo mniej problemów z implantami czy dużo mniej powikłań na etapach wgajania się implantów. Także jest to też droga, w którą idziemy. Analiza funkcjonalna, cyfrowa. To jest urządzenie i dopowiedź do odpowiedzi na pytanie, czy protetyka
cyfrowa będzie precyzyjna. Tak, będzie precyzyjna i właściwie ona już jest, tylko wymaga dodatkowych urządzeń. To urządzenie, które tutaj prezentuję, to wideo, które tutaj Państwo widzieli, jest to Modjo, czyli urządzenie do cyfrowej rejestracji zwarcia i cyfrowej analizy funkcji na podstawie procedur motion capture, czyli my jesteśmy w stanie zarejestrować engram żucia pacjenta za pomocą tego typu urządzeń i może jeszcze raz puścimy, w momencie kiedy my zaprojektujemy, jesteśmy w stanie wprowadzić te dane do programu na przykład takiego jak ExoCAD czy innych programów projektowych i dzięki temu zareplikować engram funkcji pacjenta bądź zmienić ten engram, zmieniając u pacjenta relacje okluzyjne. Więc ta okluzja, protetyka będzie na pewno bardziej precyzyjna, tylko będzie wymagała od nas pewnych dodatkowych urządzeń, ale te urządzenia już są. Istnieją. To jest akurat jeden przykład urządzenia jako Modjo, ale jest też Zebris, jest też Digora, są też jakieś inne urządzenia, o których też szerzej będziemy opowiadać później. Myślę, że to jest temat do szerszego mówienia w przyszłości. A tutaj ortodoncja, także cyfrowa. To jest też przykład pacjenta mnie. Też byłem pacjentem, właściwie dalej jestem pacjentem ortodontycznym. Tutaj jest taka ciekawa sytuacja, gdzie zaprojektowano u mnie pewien brak zębowy cyfrowo i tutaj ze spieku SLS wykonaliśmy licowaną kompozytem tymczasową koronę, która uzupełniła brak na czas leczenia ortodontycznego, więc nie tylko skanowanie modeli, nie tylko proste projekty, ale także bardziej zaawansowana ortodoncja, której sam jestem, jak widzicie tutaj, na załączonym obrazku na górze. Przykładem. Też jest to bardzo ciekawe wykorzystanie cyfryzacji w stomatologii, więc jakby całkowita zmiana myślenia. Pozdrawiam Daniela, mam nadzieję, że nas ogląda. Jeżeli nie, to może obejrzy webinar później. Daniel przygotował tutaj dla mnie wcześniej taki film. I to jest kolejna odpowiedź. Czy kiedyś właściwie dostałem pytanie, kto tak właściwie najmniej potrzebuje cyfryzacji? Komu najmniej przyda się skaner? W pierwszej kolejności pomyśleli moi koledzy, no pewnie endodontą, tak? Po co endodontą skaner? I tutaj właśnie z Danielem tak zastanawialiśmy się, jak wykorzystać skaner w endodoncji. Wyobraźcie sobie, że to jest coś, co uważam, że w dobie COVID-a, ograniczania wizyt, ograniczania ryzyka, ograniczania czasu, kosztów i zwiększenia wydajności pracy, endoresto na jednej wizycie. Co to znaczy? W sytuacji, kiedy posiadamy skaner, frezarkę i różne urządzenia, o których powiem za chwilę, jesteśmy w stanie przeprowadzić całe leczenie na jednej wizycie. Endoresto górnej piątki. Sytuacja wygląda tak, iż skanujemy najpierw ząb przed preparacją, potem wykonujemy preparację, zakładamy koferda i przygotowujemy ząb, tak jak tutaj widzieliście, do endodoncji. W trakcie wykonywania leczenia kanałowego frezuje nam się korona. Mniej więcej trwa to tyle czasu, ile pół leczenia kanałowego w momencie, kiedy kończymy leczyć kanałowo. W tym samym koferdamie odbudowany ząb zakładamy na niego koronę, którą uprzednio przygotowuje nasz wykwalifikowany personel wcześniej. Ta korona jest właściwie zaprojektowana sama z siebie, gdyż już wcześniej za pomocą preskanu, czyli skanu, który zarejestrował kształt korony przed jej preparacją, wykorzystaliśmy ten projekt i nałożyliśmy tą przedpreparacyjną posturę korony na kształt oszlifowanego zęba i w tym momencie po zakończeniu endodoncji jesteśmy w stanie założyć w tym samym koferdamie godzinę później koronę pacjentowi, czyli kończymy całkowicie leczenie na jednej wizycie. Także myślę, że endodonci też mają tutaj pole do popisu i myślę, że jest tutaj taki moment, żeby zastanowić się na przyszłość nad tym, czy te procedury nie będą warte do wprowadzenia. Także skaner dla endodontów jak najbardziej. Skaner. Od czego zacząć? Jak widzicie, tych skanerów na rynku jest cała masa. To jest coś, o czym dopowiem później, bo to jest coś, co zostało wymyślone przez nas pasjonatów, kolegów. To są takie karty do skanerów, które chcieliśmy zbudować. Mam nadzieję, że one się będą tu gdzieś przywijać w międzyczasie. Mam nadzieję, że Państwu któryś z nich się spodoba i będziemy w stanie go wdrożyć do produkcji.
A więc skaner. Skaner to właściwie dopiero początek. Ja myślałem, że jak będę miał skaner, to już będę całkowicie cyfrowym dentystą. Ale to był dla mnie taki początek początków. Jak widzicie, tutaj zdjęcie jest całkowicie nieprzypadkowe, bo to dla mnie był taki bardzo bolesny początek długiej i wyboistej drogi. Ten początek miał miejsce około 5 lat temu i ja niestety nie byłem w stanie zasięgnąć porady. Nie byłem w stanie poprosić o pomoc, ponieważ nie było doświadczenia. Niewiele osób miało skanery. Bardzo dziękuję Piotrowi Skrzyszewskiemu, który w tym czasie mnie supportował, Zbyszkowi Sowińskiemu i Timowi z OptiDentu także, którzy mieli już wtedy doświadczenie i to, co wiedzieli, to byli w stanie mi przekazać, ale tak naprawdę sami przedzieraliśmy się przez te pagórki i krętą drogę, która doprowadziła nas gdzieś tam już w kierunku celu. Także tutaj jest też bardzo ciekawa rzecz. Tak wyglądała i właściwie tak wygląda każda krzywa uczenia. Jest to dosyć istotny slajd. Mój początek drogi był tutaj. Ja oczywiście jak dostałem skaner, to myślałem, że mogę wszystko i piąłem się do góry, piąłem do góry, aż w końcu zacząłem w którymś momencie napotykać na różne przeszkody. I tu jest właśnie ten moment, w którym nie możemy się poddawać i nie możemy się załamywać. Czyli w momencie, kiedy te przeszkody się spiętrzyły, w momencie, kiedy nikt nie był w stanie mi pomóc, bo nie było takich osób, nie było doświadczenia. 5 lat temu naprawdę stomatologia cyfrowa i skanery raczkowała, więc niewiele osób, chociaż skanery są już na rynku dostępne od ponad 20 lat, ale był to jakby produkt premium dla wybranej grupy osób i niestety był duży problem z dostępnością do osób, które były w stanie podzielić się z nami tą wiedzą. Oczywiście te skanery także nie były tak dokładne, jak są teraz. Więc ja znalazłem się w tym momencie i bardzo, 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 bardzo szybko szedłem w dół. Więc teraz jest wszystko inaczej. Teraz droga jest bardziej prosta i zachęcam wszystkich, żeby wytrzymać ten moment, bo wtedy ta krzywa uczenia idzie znowu do góry. Więc życzę wam wszystkim, aby pominąć tą czerwoną krechę, która jest akurat tutaj. I jeżeli będziemy podążać już wypracowaną drogą cyfrowych procedur, które tworzyliśmy przez ostatnich kilkanaście lat. Na rynku pojawiło się trochę kursów złożonych, komplementarnych. My w naszym centrum także prowadzimy złożone i komplementarne wieloetapowe kursy dla początkujących, dla średnio zaawansowanych i bardzo zaawansowanych, wysoko zaawansowanych z zakresu stomatologii cyfrowej, tak aby tą naszą cyfrową wiedzę w pełni przekazać. Posiadamy już w tej dziedzinie 5 lat doświadczeń i mamy nadzieję, że dzięki kursom, dzięki zaangażowaniu, dzięki wytrzymałości, poświęceniu ta droga dla was będzie dużo, dużo prostsza. Droga i kierunek jest właściwie tylko jeden. Jest to cyfryzacja. Wydaje mi się, że od tego nie uciekniemy. I tutaj taka ciekawostka. Czy i jak jesteśmy już i w jakim stopniu cyfrowi? Internet właściwie powoduje, że wszyscy, którzy mnie oglądacie, wy już jesteście tak naprawdę cyfrowymi dentystami. Zobaczcie, nawet ten slajd, który jest tutaj wklejony, pozwoliłem zamieścić sobie na Facebooku na jednej z grup, wytnij wklej i przed rozpoczęciem kursu, przed rozpoczęciem webinaru zamieściłem go w internecie, czyli ja jestem cyfrowy. Wy już także jesteście lekarzami cyfrowymi, chociażby dlatego, że po prostu już dzielimy się tą wiedzą cyfrowo w internecie. Chociażby robiąc zdjęcia. Ilu z was ma zdjęcia zębów w swoich komórkach? Ilu z was ma problemy różnorakie wśród swoich pacjentów, gdzie nawet zwykłą komórką robimy zdjęcia i te zdjęcia przesyłamy na grupy internetowe, dzielimy się swoimi problemami i oczekujemy odpowiedzi. W ten sposób stajemy się tak naprawdę poniekąd stomatologami cyfrowymi. Jaka droga powinna być i jaka kolejność powinna następować, jeżeli chcemy zacząć swoją przygodę z bycia cyfrowym stomatologiem? Stomatologia cyfrowa, czyli pierwsza rzecz, w jaką powinniśmy się zaopatrzeć, to jest aparat cyfrowy. Ja myślę, że większość z was takie aparaty ma, czy lustrzanki cyfrowe, czy dostawki do swoich aparatów komórkowych, czy jakieś inne rozwiązania. Natomiast wszyscy, myślę, którzy mnie oglądają, już poniekąd tej cyfryzacji dotknęli. Kolejną rzeczą oczywiście jest skaner.
Kolejną rzeczą po skanerze i aparacie cyfrowym to są programy do projektowania, o których już tutaj wspominałem troszeczkę wcześniej. Następnie, oczywiście nie jest to obligatoryjne, ale tomografia komputerowa i skany twarzy też są urządzeniami, które w znaczący sposób zmieniły moje podejście do pracy i projektowania różnych rekonstrukcji protetycznych, o czym będzie mowa troszeczkę później. Natomiast na pewno projektowanie, programy do projektowania, które możemy w odpowiednim momencie zakupić, bądź możemy skorzystać także z outsourcingu. Jeżeli nie posiadamy swoich programów do projektowania, to na podstawie projektu w uśmiechu możemy wysłać to do laboratorium, czy do jakiejkolwiek firmy outsourcingowej, która nam podeśle taki projekt z powrotem. Ale kolejnym oczywiście etapem jest zakup oprogramowania do projektowania i stworzenie tak jakby mikrolaboratorium, mikrojednostki na terenie swojej kliniki po to, żeby odpowiednio przeszkolona do tego osoba wykonywała dla nas te projekty. Ja przez długi okres czasu wysyłałem te projekty do laboratoriów, z którymi współpracuję, a także do laboratoriów w Chinach, gdyż po kilkunastu godzinach jesteśmy w stanie uzyskać gotowy projekt, który możemy potem na przykład wydrukować na drukarce. Więc kolejnym etapem po skanerze, po aparacie cyfrowym jest przemyślenie kupna drukarki, która na pewno w naszych gabinetach nam się przyda. Temat drukarek szerzej będę omawiał na kolejnych webinarach, a także szerzej do tematu drukarek podchodzimy na naszych kursach praktycznych wraz z praktycznymi pokazami, ponieważ jest to oczywiście temat rzeka i warto jest więcej słów na ten temat powiedzieć, żeby wybrać właściwą drukarkę dla siebie. Prawda jest taka, że te drukarki dla was nie muszą kosztować horrendalnych pieniędzy, nie muszą to być drukarki za set tysięcy złotych, mogą to być drukarki tańsze, ale myślę, że o tym na temat drukarek przyjdzie jeszcze i ich porozmawiania czas. I oczywiście klamrą przy jakby pełnej komplementarności pracy jako stomatologa, czy protetyka cyfrowego, czy implantoprotetyka cyfrowego, jest oczywiście maszyna CAD/CAM do frezowania naszych uzupełnień, więc to jest jakby pełna komplementarność. Czyli dzięki temu, projektując prace protetyczne, na przykład tak jak w tej sytuacji, jesteśmy w stanie zakończyć je w krótkim czasie w swoim gabinecie i dostarczyć potem tego typu pracę pacjentowi. Tego typu prace, bardzo często pełnokonturowe, które także są w dobry sposób dopasowane okluzyjnie. Jak widzicie, tutaj były bardzo trudne warunki i to też nie jest przypadkowy pacjent, którego dla was tutaj wybrałem. Jak widać, tutaj preparacja może nie jest minimalna, ale ograniczona w znaczący sposób taki, żeby pozostać w pewnych kwestiach szkliwie. Te korony były bardzo niskie i praca była bardzo trudna technicznie, więc wysokość, jaką tutaj miałem, i szerokość zębów graniczyła między 0,6 a 1 mm. Więc przy pracach pełnokonturowych u pacjentów uzyskujemy szybkość, precyzję. Możemy je oddać w ten sam dzień bądź na jednej czy dwóch wizytach, więc to też ma dosyć duże znaczenie. I dzięki temu dla pacjentów korzyści na prace pełnokonturowe nie mają tej dużej grubości, więc nie musimy w znaczący sposób preparować zębów, jak musieliśmy to dotychczas robić przy pracach klasycznych, takich jak porcelana, takich jak podbudowa stalowa licowana porcelaną. No i to są właśnie takie korzyści dla pacjenta. Mniejsza preparacja, mniejsze ryzyko, mniej problemów i mniej wkopywania się w różne tarapaty. Tak? Bo jeżeli tłumaczę pacjentom korzyści w momencie, kiedy piszemy plany leczenia i rozmawiamy na temat tego, jakie materiały wybrać do rekonstrukcji protetycznych, to znaczącym argumentem jest na pewno to, że minimalnie preparując zęby, bądź w ogóle ich nie preparując, unikamy w znaczący sposób na przykład kanałowego leczenia. Czyli nie ładujemy się w problemy, których zawsze chciałbym unikać. Okej. Czy skaner wewnątrzustny zmienił moją filozofię pracy? To jest temat zaczerpnięty z nagłówka kursu, webinaru, który teraz prowadzimy. Więc ja tak przekornie chciałem powiedzieć, czego skaner właściwie nie zmienił w moim życiu. A właściwie co spowodował skaner, żeby moje życie nie uległo zmianie? Jak większość z was wie, ja do dzisiaj mieszkam w takiej małej miejscowości Polanica Zdrój, do której wszystkich was serdecznie zapraszam. Klinika znajduje się mniej więcej tu i z tego miejsca w tym momencie dla państwa nadajemy. Ale dlaczego ja wybrałem tą Polanicę? Musimy się troszeczkę cofnąć w inną porę roku, ponieważ ja tak naprawdę, to ja zawsze zawodowo chciałem być zawodowym snowboarderem.
Ale żeby być snowboarderem, to oczywiście potrzebujemy stoki narciarskie, snowboardowe, no i śnieg. Więc taką zagwozdkę miałem przez dłuższy okres czasu. Czy zostać w Polanicy, czy wyjechać daleko, daleko do takiego miasta, w którym ta technologia będzie dla mnie już dostępna. I co się okazało? Że właściwie wchodząc w technologię stomatologiczną, w technologię 3D i wybierając swoją przyszłość i wiążąc ją jako praca stomatologa, to okazało się, że ja nigdzie wyjeżdżać nie muszę. Mogę zostać w Polanicy, biegać z łopatą pół zimy czasami, chociaż tęsknię za takim czasem, gdzie jeszcze z tą łopatą biegać mogłem, ponieważ ostatnie zimy dają nam wiele do życzenia, już takie widoki są bardzo rzadkie. Natomiast to nie zmienia faktu, że mogłem w tej Polanicy akurat zostać. Więc to pozwoliło nie zmienić mojego podejścia, jeżeli chodzi o zmianę miejsca, ale co spowodowało właściwie, że ja chciałem przejść na tą stomatologię cyfrową. Ja bardzo wiele czasu, energii i siły poświęciłem na zbadanie czy badanie różnych mas wyciskowych. Współpracując z pewnymi firmami oczywiście miałem możliwość testowania różnorakich mas wyciskowych i to, co tutaj widzicie, to jest... Są różne porównania u tych samych pacjentów. Ja po prostu tych pacjentów zamęczałem wyciskami, mieszałem masy wyciskowe, gęste, twarde, miękkie, średnie, zgodnie z zaleceniami, niezgodnie z zaleceniami i takich porównań wykonałem bardzo, bardzo dużą ilość i niestety w którymś momencie doszedłem do bardzo zaskakujących wniosków, które gdzieś tam są poparte literaturą, że tak naprawdę idealny wycisk analogowy, silikonowy czy polieterowy, jesteśmy w stanie uzyskać w bardzo nikłym zakresie, w zakresie kilkunastu procent. Ja mówię o idealnym wycisku, czyli są pewne wyciski, które powiedzmy w jakimś stopniu są dla nas akceptowalne, tak jak skany też mogą być akceptowalne i właściwie wszystko może być dla nas w pewnym stopniu akceptowalnym, okluzja i inne zasady estetyki, czy całkowicie cała stomatologia. Natomiast no, dla mnie pewne rzeczy są nieakceptowalne, ponieważ no, niestety jestem idealistą, jestem niestety perfekcjonistą, tak moi koledzy mówią, i cały czas dążę do czegoś, czego prawdopodobnie nigdy nie uzyskam, ale staram się do tego zbliżać. Niestety wyciski silikonowe czy tradycyjna praca nie pozwoliła mi na uzyskanie tego efektu na zadowalającym poziomie. Więc zacząłem szukać. I też taki oto kolejny przykład i przykład moich rozmyślań. To jest tak naprawdę pacjentka, u której można by powiedzieć, nie będzie żadnych problemów z pobraniem wycisku analogowego. Wszystko jest jak na dłoni. Retrakcja, brak wysięku, suchość i wszystko, można by powiedzieć, wszystkie warunki są, można by powiedzieć, spełnione. Ale jeżeli wy tutaj zobaczycie dokładnie, to tu się okazuje, że te dwa wyciski, które zostały pobrane między sobą w niewielkiej odległości czasowej, różnią się znacząco od siebie. Tutaj są pewne artefakty, rozwarstwienia i inne problemy. I ja zacząłem się w którymś momencie zastanawiać, dlaczego wykonując tą samą procedurę, w tym samym czasie, w tych samych warunkach uzyskujemy całkowicie rozbieżne efekty. I tak nawiązując do tego snowboardu, jeżdżąc na snowboardzie, oczywiście ta moja jazda na snowboardzie nie wyglądała normalnie, tylko ja musiałem oczywiście ryzykować, tak samo jak ryzykujemy pracując w zawodzie lekarza-dentysty. Czyli nasz zawód, tak samo jak zawód zawodowego snowboardzisty, gdzie w którymś momencie doszedłem do wniosku, że poziom ryzyka jest bardzo podobny, jeżeli chodzi o ekstremalny snowboard i bycie protetykiem, czyli ekstremalna stomatologia protetyka jest bardzo, bardzo mocno zbliżona, jeżeli chodzi o poziom ryzyka do ekstremalnego jeżdżenia na snowboardzie. I stąd tu mój taki przykład. Czy to jest freestyle? I ile freestylu jest we freestylu? Tak naprawdę. Słuchajcie, to jest zawodowy snowboardzista, mój kolega z Australii, Matthew Cox, pozdrawiam, na pewno nas nie ogląda. Ile freestyle jest we freestylu? W tym freestylu nie ma żadnego freestylu. To jest wypracowana procedura, którą włączę wam jeszcze raz. To jest gość, wicemistrz olimpijski, który wykonuje po prostu procedurę. Tak jak my wykonujemy procedurę preparacji, tak on wykonuje procedurę triple cork. I to jest też procedura, którą wykonuje Matthew kilka minut później. I tak sobie pomyślałem, jak to jest, że takie same warunki,
taka sama sytuacja, ten sam czas, te same możliwości, ta sama procedura, a całkowicie odmienny efekt. I tu jak widzicie, jest tu całkowita analogia. Ta sama procedura, te same warunki, te same możliwości, a całkowicie inny efekt. Tutaj największym problemem była gęstość mas. Tutaj oczywiście przy wycisku zielono-fioletowym gęstość mas przeze mnie została wybrana niepoprawnie, co spowodowało, że te masy były rozwarstwione i oczywiście czas pracy był też nieadekwatny do czasu wiązania masy. Może można by powiedzieć, że to jest mój błąd, mój problem, ale to jest problem i błąd, którego nie jesteśmy w stanie odwrócić i ten problem może mieć konsekwencje zarówno w snowboardzie, jak i w protetyce. Także tak sobie myślę, jak to wszystko zrobić, żeby pozbyć się tego typu błędów. Czyli to jest ta sama praca, to jest właściwie jedna z pierwszych prac, które ja wykonałem za pomocą skanera wewnątrzustnego. Jak widzicie, tych rozwarstwień tutaj nie ma. I też odpowiedź, myślę, przemycona na kolejne pytanie, czy te skanery są już wystarczająco dokładne. Ja to pytanie sobie oczywiście zadawałem wcześniej, czy jeżeli ja przejdę z tego typu wycisków, które w jakimś tam stopniu, powiedzmy, mogły być akceptowalne. Margin i preparacja, czy wycisk preparacji wokół stopnia jest tutaj zachowany, powiedzmy, mamy jakieś pewne rozwarstwienia, ok, niech to będzie akceptowalny poziom, technik sobie jakoś poradzi. Natomiast oczywiście ja nie chciałem w ten sposób dostarczać prac do laboratorium i postanowiłem, że będę chciał wykonywać tę pracę dokładniej. Jest to praca ta sama u pacjenta i jak widzicie, tutaj wszystko się zgadza. I teraz moje pytanie, czy pytanie od was do mnie jest takie, czy te skanery są wystarczająco dokładne? Czy skanery nie powodują jakichś niedokładności? Więc ja przekornie odpowiem, czy wyciski wprowadzają pewne niedokładności? I teraz tutaj na tej podstawie wykonaliśmy kiedyś takie badania w naszej grupie IDDA. Jak bardzo masy wyciskowe o średniej twardości, czyli masa taka, która została zastosowana tutaj, czyli masa putty i medium, czy putty i soft, czy light, jak bardzo zmienia ustawienie zębów w momencie, kiedy dociskamy tą masę na łyżce do zębów. Okazuje się, że rozbieżność, rozsunięcie zębów przy zdrowej ozębnej może spowodować dyslokację zębów na poziomie między 25 a 80 mikronów. Wyobraźcie sobie, że mamy zdrowego pacjenta. Ja bym prosił o przyłączenie w powiększenie. I przełączamy się. Tak? Jestem powiększony? Tutaj. O. Wyobraźcie sobie, że pobieramy wycisk u pacjenta i ozębna jest tego naszego pacjenta całkowicie zdrowa. W momencie, kiedy uciśniemy zdrowe zęby, to one nam tutaj przesuną się w granicy 25-80 mikronów. Natomiast, jeżeli użyjemy skanera wewnątrzustnego i zaczniemy skanować naszego pacjenta, to ucisku, jak widzicie, żadnego tutaj nie będzie. Ponieważ skaner nie dotyka w żadnym stopniu naszego modelu. Dokładność skanerów wewnątrzustnych jest na poziomie 20-25 mikronów, więc my już od razu kompensujemy tą niedokładność mas wyciskowych. Czyli paradoksalnie, zobaczcie, dokładność skanerów 25 mikronów, niedokładność minimalna podczas pobierania procedury wycisku. Ja nie mówię dokładność mas, bo dokładności mas są na poziomie 20-15 mikronów, ale w momencie, kiedy my wykonujemy pewną procedurę, wykonujemy wycisk u pacjenta analogowy, to my już wtedy wprowadzamy tą niedokładność, która potem pojawi nam się na modelu gipsowym. Jeszcze trzeba zaznaczyć, że modele gipsowe także, gips sam w sobie ma pewien skurcz bądź rozszerzalność. I teraz odpowiedzcie mi na pytanie, ilu z was, dostarczając swoje wyciski do laboratorium, pyta się techników, jakie używają gipsy, jakie te gipsy mają rozszerzalność. Czy wasza masa wyciskowa, która ma pewną kurczliwość czy rozszerzalność, będzie odpowiadała kurczliwości czy rozszerzalności danego gipsu? Czy my zwracamy na takie rzeczy uwagę i czy potem dostajemy taki precyzyjny efekt finalny w postaci pracy protetycznej? To jest pytanie, na które ja odpowiedziałem sobie sam i wrzucając wszystko tak naprawdę do jednego wspólnego worka dokładności, niedokładności, kompromisów, wad i zalet, doszliśmy do wniosku, że jednak skanery są dokładniejsze na dzisiejszym etapie. Więc skoro są skanery dokładniejsze, to tak to sobie pomyślałem, jeżeli taka procedura jest niemożliwa
do wykonania w ustach pacjenta, biorąc łyżkę wyciskową, zakładając pacjentowi w ustach, my tak naprawdę tracimy całkowicie kontrolę nad tym, co się w tych ustach już w tym momencie dzieje. My możemy tylko łyżkę trzymać stabilnie, jednoznacznie i modlić się, że ten wycisk wyjdzie dobrze i czekać, aż maszta zwiąże. A wszystko, co się dzieje pod spodem, my tak naprawdę tego nie widzimy. I tak sobie kiedyś właśnie pomyślałem, a gdyby tak można było zatrzymać czas. O, czy czas można zatrzymać? Oczywiście nie. I tak sobie rozmawiałem z moim kolegą z Australii. Gdybyś tak, słuchaj, wiedział, że w tym momencie coś idzie nie tak, czyli robiąc wycisk, wiemy już na etapie, że nieraz mieliście już to uczucie, że wiecie, że już coś będzie nie tak. Wiecie, że prawdopodobnie ten wycisk trzeba będzie powtórzyć, nawet nie widząc tego, co jest w środku. Ale gdybyśmy mogli zatrzymać czas, poprawić tutaj w tej sytuacji pozycję i wykonać poprawnie procedurę. Czy taka rzecz w rzeczywistości, czy w naszym życiu jest możliwa? Oczywiście nie. Ale czy jest możliwa podczas skanowania? Oczywiście tak. I zaraz wam to teraz pokażę. Czyli to są także sytuacje z życia wzięte. Ja nie zrobiłem tego wycisku celowo, nieprawidłowo, chociaż trzymając łyżkę wyciskową już wiedziałem, że coś tu będzie nie tak. I przykład tego samego pacjenta. Tutaj, jak widzicie, jest bardzo, bardzo wiele artefaktów. Po prostu wycisk mi tutaj nie wyszedł. Oczywiście musiałem go powtarzać, ale w którymś momencie złapałem za skaner i stwierdziłem, że w tych bardzo trudnych warunkach u pacjenta, przekonturowane, mocno wychylone zęby, to powoduje, że ta masa wyciskowa nie zawsze chce nam zapływać w odpowiedni sposób. Podczas ściągania łyżki potrafi się oderwać nawet przy łyżkach mocno stabilizowanych i perforowanych. Czyli szereg problemów, które możemy mieć spowodowanych tym, że mamy bardzo trudne warunki. Dla skanera oczywiście te trudne warunki nie istnieją. Jeżeli chodzi o tego typu trudne warunki, oczywiście skanery mają też pewne ograniczenia, ale w zupełnie innych zakresach, o których wam powiem za chwilkę. Czyli w trudnych warunkach artefakty analogowe, artefaktów cyfrowo nie będzie, ponieważ jesteśmy w stanie je poprawić bądź wykonać skany tak, aby całkowicie tych artefaktów uniknąć. Tutaj skaner cyfrowy wygrywa. I teraz krótki film. Co jeszcze możemy zrobić skanerem? W momencie, kiedy widzimy taką sytuację, którą mamy tutaj, to jesteśmy w stanie zablokować, poprawić, zeskanować to miejsce jeszcze raz i to wam właśnie pokażę na filmie. Czyli my skanerem jesteśmy w stanie zamrozić czas. Tak. Ok, czyli krótki film. Mam nadzieję, że muzyka nie leci za głośno. Jest ok. Dobrze, czyli na tym filmie chciałem wam pokazać, że w sytuacji, kiedy jesteśmy niedokładni, możemy tą niedokładność wyciąć. Zobaczcie, że ja odsuwam sobie dziąsło tutaj po prostu nakładaczem, czyli robię retrakcję na chwilę. Jeżeli ja tym nakładaczem poruszam, to skaner go wtedy nie widzi, bądź jeżeli go zobaczy, to mogę go w pewien sposób oczywiście wyciąć. W tym momencie, jak widzicie, granica preparacji jest całkowicie widoczna. Zabezpieczam całkowicie zęba, czyli wykonuję taką procedurę, dzięki której skaner nie nadpisze mi w tych miejscach, nie nadpisze mi dziąsła, które potem w tym miejscu powróci. Oczywiście za chwileczkę to pokażę w praktyce. Dodatkowo mogę zaznaczyć granicę preparacji i wysłać ją do laboratorium. Czyli zobaczcie, co tutaj się dzieje w tej sytuacji. Reasumując, jeżeli mamy problem, jeżeli mamy niepowodzenie, jeżeli ściągnęlibyśmy łyżkę wyciskową, wyciągnęli z ust pacjenta i zobaczyli odbicie tego wycisku, to dokładnie byśmy mieli podobną sytuację, tak? Masa wyciskowa nie zapłynęła poniżej granicy preparacji. W takiej sytuacji musimy wykonać retrakcję jeszcze raz, no i oczywiście wykonać nowy wycisk. Jeżeli chodzi o skanery, nie musimy tego robić, gdyż możemy wyciąć, tak jak pokazałem wam to na filmie wcześniej, i doskanować to miejsce, a dodatkowo jeszcze zaznaczyć granicę preparacji, żeby mieć większą precyzję. Dodatkowo zobaczcie, w jakim bardzo pracujemy tutaj powiększeniu. Ilu z was chciałoby pracować z laboratoriami, które pracują w lupach, w mikroskopach, w dużym powiększeniu? Zauważcie, że praca czy projektowanie zębów, projektowanie rekonstrukcji jest tutaj w powiększeniu rzędu 30-50 razy. My nawet nie dysponujemy takimi mikroskopami, więc my jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie dojść do granic preparacji, pracując w sposób całkowicie cyfrowy.
I tutaj postawię na chwilkę kropkę i poradzę się staropolanką. Gdyż troszkę zaschło mi w ustach. Tak więc, zrozumieć stomatologię cyfrową, to zrozumieć tak naprawdę kompleksowe podejście. Zrozumieć musimy, że tak naprawdę to wszystko nie jest trudne. To jest proste. Stomatologia cyfrowa daje nam powtarzalność, daje nam przewidywalność, przyspiesza znacząco czas pracy, zwiększa efektywność. Tak jak wcześniej widzieliście, jesteśmy w stanie kontrolować dokładność na podstawie powiększeń, na podstawie skanów, które możemy poprawiać. Dzięki temu nie powtarzamy wycisków, oszczędzamy czas, a tym samym pieniądze. Nie musimy wykonywać wycisków, nie musimy kupować mas wyciskowych, nie musimy kupować drogich mieszadeł. A także możemy obchodzić różnorakie przeszkody, które widzieliście wcześniej, których nie jesteśmy w stanie obejść pracując drogą analogową. Tak więc kontrolowany przepływ informacji. Ja nie chcę tutaj cały czas tylko opowiadać, ale chciałem tutaj wam pokazać taki przykład pacjentki, którą leczyłem jakiś czas temu i wybrałem tą pacjentkę dlatego, że tutaj zawiera się w tym wszystkim jakby taka komplementarność. Jest trochę o implantach, jest trochę o poprawianiu nieprawidłowego wycisku, jest trochę o skanowaniu i jest kilka odpowiedzi na różne pytania. Mianowicie, jak w prawidłowy sposób zarejestrować okluzję, gdzie opinia powszechna o skanerach jest taka, że skanery są mocno niedokładne. Oczywiście nie do końca się z tym zgodzę, ponieważ jeżeli może chodzi o relację centralną, to owszem tak i czasem wspomagamy się analogowymi kęskami i pracujemy hybrydowo. Natomiast skaner i technologia, w jakiej pracujemy teraz, a mianowicie program ScanFlow i skaner Carestream 3600 lub 3700, posiadają zmodyfikowane nowe oprogramowanie, którego jestem teraz w trakcie testowania, także spotkało mnie bardzo duże wyróżnienie i powiem szczerze, że bardzo, bardzo dobrze to działa, bardzo dokładnie i też wam pokażę za chwileczkę, jak możemy tutaj tą rejestrację przeprowadzić. Czy moglibyśmy przełączyć się na Mesh Viewera? Dobrze, przełączamy się na Mesh Viewera. O. To jest model, który za chwileczkę wam pokażę. Procedura u pacjenta była do wykonania taka, iż mieliśmy zeskanować profile wyłaniania, mieliśmy stworzyć profil wyłaniania, stworzyć dobre granice preparacji. Preparacje bardzo mocno tutaj były kiedyś wcześniej przez kogoś wykonane poddziąsłowo, więc nie miałem już na nie wpływu, więc musiałem się dostosować, więc jest to ciekawy przykład pacjenta. Chciałem wytworzyć pontik, dzięki któremu tutaj stworzymy dobrą estetyczną i funkcjonalną, higieniczną rekonstrukcję mostu na implantach. I także tutaj chciałem wam pokazać, jak uniknąć problemów ze skanowaniem dużych, przeziernych śluzówek, ponieważ to jest też problem. To jest też jedno z pytań, jak zeskanować ruchomą śluzówkę, jak zeskanować krew. Tutaj mamy nawet sztuczną krew i zaraz będę chciał wam pokazać, jak to wszystko zrobić. Dobrze, to teraz bym się chciał prosić, by przełączyć się na ScanFlow. Dobra, mamy ScanFlow. ScanFlow, dobra. Czy wszyscy mnie widzą? Tutaj widzimy się w kamerze, więc ja nie będę skanował wszystkiego od początku, ponieważ czas na to nam tutaj nie pozwala. Jak widzicie, tutaj jest zeskanowana praca częściowo u pacjenta. Praca wygląda w ten sposób, że mamy jakby podwójne skanowania. Pre-scan, który jest skanem przed profilami wyłaniania i post-scan, który jest skanem po profilach wyłaniania. Natomiast jeszcze trzeci skan może tutaj dojść, skan wody, ale dzisiaj się nim nie będziemy zajmować. Jak widzicie, tutaj mamy cały szereg problemów. Mam nadzieję, że widać tutaj tą myszkę. Więc model tutaj widoczny w powiększeniu, może ja go też tutaj zbliżę. Ja tutaj skorzystałem ze sztucznej krwi. I zaraz zobaczycie, to jest jakby po postskanie, ale wróćmy do preskanu, który wykonałem wcześniej. Czyli no, będę musiał to wszystko skasować. Ok, musimy poczekać, aż program nam się troszeczkę tutaj uruchomi. Dobra, ok. I słuchajcie, pierwsza rzecz, na co pozwala nam skaner w tego typu rekonstrukcjach, a na co nie pozwala nam sytuacja analogowa. Ja poproszę przełączenie na ScanFlow. Okej. Okay.
Mamy scanflow i może scanflow detale. Jest taka sytuacja. Dobrze. Detale. Czyli ja tutaj pozwoliłem sobie zabezpieczyć ten oto profil wyłaniania sztuczną krwią. Czyli załóżmy, że mamy jakieś tam lekkie krwawienie. Załóżmy, że mamy krew na stopniu i załóżmy, że chcemy jej nie mieć i chcemy zrobić to wszystko dobrze. Jest kilkanaście sposobów na to. Dobrze, poproszę teraz scanflow. Mamy kilkanaście sposobów na to, żeby dojść w odpowiedni sposób do dobrego wycisku. Więc zobaczcie tutaj. Ja zeskanowałem celowo u pacjentki tutaj śruby gojące i zeskanowałem tutaj tą część, tutaj tą krwawą, że tak powiem. Ona w jakiś sposób się zeskanowała, ale jak widzicie, to wszystko jest bardzo mocno niedokładne. Ja postaram się tutaj jeszcze zeskanować dla was to jeszcze raz. Czyli wytnę tą część. Wycinamy tą część, ale po to, żeby nie nadpisać śrub gojących, to ja te śruby gojące zabezpieczę. Ok. I zabezpieczamy śruby gojące. Nie chcemy ich nadpisywać. Ok, bierzemy teraz skaner do ręki. Zobaczcie, co się tutaj będzie teraz działo. I pierwszy etap, skanowanie krwi. Czyli jak widzicie, skaner w jakiś tam sposób sobie może z tym radzi, ale nie do końca. Czyli skanując jakby tego typu problematyczne rzeczy, nie jesteśmy w stanie jakby odwzorować dobrze położenia i odwzorować dobrze płaszczyzny. I widzicie tutaj kilka innych różnych problemów. Zobaczcie, że skaner także nie chce pewnych elementów skanować. Ja celowo wykonałem tutaj ten model z przeziernego wosku, bo problemem skanerów wszystkich na rynku, jak jeden mąż, jest to, że jeżeli widzą bardzo przezierne rzeczy, to nie chcą ich nadpisywać. Zobaczcie, że tutaj za bardzo skaner chociaż już nam nadpisuje. Ale co zrobić, i poproszę teraz powiększenie, żeby skaner nam śluzówkę skanował w dobry sposób. Mamy kilka sposobów na to. Możemy użyć sprayu chłodzącego i możemy śluzówkę przymrozić. Jest to trochę radykalny sposób, ale uwierzcie mi, że działający. Więc jak to wtedy będzie wyglądało? Poproszę scanflow. I zobaczcie, że w tej sytuacji bez problemu przymrożoną śluzówkę skaner nam doskanowuje. Zobaczcie, że to, co zablokowałem tutaj, nie jest nadpisywane, czyli te śruby gojące dalej mamy wsadzone, bo teraz chcieliśmy się zająć tylko i wyłącznie profilem wyłaniania u pacjenta. Jak możemy ten profil wyłaniania u pacjenta, proszę powiększenie, stworzyć? Oczywiście usuwamy krew, ale czy ta krew jest w takiej sytuacji, kiedy jest rozpulchniony, krwawy wyrostek do usunięcia całkowicie? To mamy kilkanaście różnych sposobów. Spray na zimno, tak? Możemy prysnąć. Chociaż tak jak mówię, jest to radykalny sposób, polecam znieczulić pacjenta wcześniej. Aczkolwiek wyjście z sytuacji numer dwa. Occlusal spray. Możemy skorzystać ze skalki w sprayu, która da nam co prawda pełną warstwę, ale ta warstwa pewna jest na tyle niewidoczna i nieistotna, że w sytuacji śluzówki na pewno nie będzie nam to w żaden sposób przeszkadzać. Pryskamy occlusal sprayem. Zobaczcie, że ta śluzówka od razu robi się matowa i mniej krwawa. W takiej sytuacji, poproszę o scanflow, w takiej sytuacji oczywiście możemy już teraz zeskanować profile wyłaniania i możemy tutaj tą śluzówkę wyciąć. Tak, czyli to jest wszystko zabezpieczone. Tak, czyli ja to wycinam. I odblokowuję, oczywiście, bo nie odblokowaliśmy. Tak, wycinamy śluzówkę. Troszkę trzeba się naklikać. Ok. I teraz w tej sytuacji, zobaczcie, jeżeli ja mam usuniętą krew, tutaj jeszcze nie mam, bo to będzie nasz kolejny etap. Tu mamy problem taki, że nachodzi nam krwawy wysięg na schodek, na stopień preparacji oraz dziąsło, które specjalnie tutaj nałożyłem. Inne miejsca preparacyjne są, jak widzicie, tutaj dość mocno dobrze dostępne i widoczne. Także zobaczcie, nadpisujemy profil wyłaniania, nadpisujemy
profile wyłaniania przy implantach i profil naszego pontika, który w przyszłości będziemy chcieli zaprojektować, albo laboratorium nam zaprojektuje. I w tej sytuacji zobaczcie, jaka jest głębia ostrości skanera, jak głęboko możemy zejść. To jest kolejne pytanie. Skanery 3700 mają troszeczkę większą głębię niż 3600, natomiast jeden i drugi, powiem szczerze, daje całkiem nieźle radę. Tak? I teraz załóżmy, że chcemy zrobić post-op preparację, czyli zostawić ten poziom dziąsła z jakichś powodów. Powiedzmy, że chcemy, żeby technik nam zreplikował, powiedzmy, poziom dziąsła na tym poziomie. Dlaczego? Bo jeżeli wykonamy w tym miejscu retrakcję, to technik straci wyobrażenie o granicy tkanek miękkich i wtedy no, na pewno nie będziemy mieli takiego poszanowania biologicznego przy rekonstrukcji koronami. Ale co możemy w tej sytuacji zrobić? Przechodzimy i kopiujemy dane do postskanu i w tym momencie możemy wyciąć to nadchodzące nam dziąsło. I teraz poproszę o powiększenie. Jak możemy wyciąć? Jak możemy wykonać retrakcję? Retrakcję możemy wykonać nitkami, możemy wykonać elektrokoagulacją. Ja najczęściej stosuję elektrokoagulację bardzo delikatną i dzięki temu możemy pozbyć się nadmiarów stopnia, ale w momencie, kiedy mamy wcześniej zaznaczoną granicę przebiegu girlandy dziąsłowej i wykonamy postscan, tak jak wam zaraz pokażę, to mimo iż ja to dziąsło zaraz tu wytnę, to ono zostanie zapisane w ubiegłym skanie. Także ja dziąsło w tym momencie usuwam. Czyli robię taką po prostu retrakcję, tak? Nie wiem, czy to będzie bardzo, bardzo mocno widoczne dla wszystkich, ale zaraz postaram się o zbliżenie. Ja najczęściej taką retrakcję wykonuję koagulatorem. Tak, weźmy tutaj obrót do kamery i tutaj powiedzmy, że wkładamy nitki, tak, wedle uznania, lub wykonujemy delikatną koagulację. Jakby wyglądała koagulacja? Bierzemy koagulator i tylko i wyłącznie w tej okolicy, tak. O, widzę, pojawiają się pytania. I teraz robimy elektrokoagulację w wosku. Chałupnicza domowa metoda. I teraz zobaczmy. Mamy już przygotowany nasz postscan. I zobaczcie, jakie tutaj mamy problemy. Teraz chcemy to dziąsło wyciąć, które nam tutaj narastało, czyli cofamy się w czasie. Tak? Wyciskiem analogowym niestety nie jesteśmy w stanie zrobić takiego posunięcia. Natomiast zobaczcie, jak to będzie teraz wyglądać z punktu widzenia skanu. I zobaczcie, że tutaj już tą granicę preparacji praktycznie, no niestety nie będzie to idealnie widoczne z uwagi na techniczne problemy takie jakie wosk. Ale z drugiej strony zobaczcie, jak bardzo precyzyjne są skanery. Jak bardzo możemy zarejestrować tutaj pewne precyzje. Ja wykonam tutaj jeszcze jeden ruch. Ja wykonam jeszcze taki ruch, iż na przykład wytnę część powierzchni zęba i postaram się wykonać. Czy mogę powiększenie prosić? I postaram się wykonać na tym zębie rysę. Tak, wykonaliśmy rysę. I teraz zobaczcie, że to nie umknie uwadze skanera. Jak nam się poprawi zdjęcie? Zobaczcie, że ta rysa jest widoczna. Może tutaj nie jest aż tak bardzo widoczna, ale tą rysę będziemy mogli zobaczyć za chwilkę. Dalej uważam, że jeszcze nie jesteśmy w idealnym stanie. Jeszcze tutaj jest kilka miejsc takich, w których będę chciał zrobić drobne korekty, czyli jeszcze to dziąsło sobie troszeczkę odsunę. Załóżmy, że zrobię tą preparację głębiej. Czyli nie jestem jeszcze zadowolony z uzyskanej retrakcji. I zrobimy preparację troszeczkę głębszą. Retrakcję troszeczkę głębszą, przepraszam. Ok, i znowu procedurę powtarzamy. Wycinamy tylko i wyłącznie
nasze dziąsło i także, żeby nie zniszczyć sobie preparacji, możemy także tutaj zablokować to, co już zeskanowaliśmy. Czyli możemy zablokować granice preparacji i tego skaner w tym momencie nam nie nadpisze. I tak jak widzicie tutaj, dziąsło zostało odsunięte, troszeczkę zmienione, ale tak jak mówię, kształt dziąsła zostanie zapisany wcześniej. OK. Teraz wracamy do obu modeli. I teraz będziemy chcieli poprawić modele. Oczywiście górne zęby, tu ich nie pokazywałem wcześniej, one zostały zeskanowane wcześniej. I tutaj a propos pobierania okluzji i skanowane wcześniej, jak zauważycie, tutaj pojawiły się takie czerwone kropki. Dwie ważne informacje. Dlaczego skaner kolorowy? Bo widzi czerwone kropki. Skanery lubią widzieć czerwony odcień, więc jeżeli chodzi o czerwony odcień, to ja używam przed pobraniem zwarcia, przed zeskanowaniem zębów takiej to oto czerwonej 40 lub 20 mikronowej kalki. I ta kalka będzie powodować to, iż odbije nam się tutaj na zębach podczas skanowania. Po co nam ta kalka jest potrzebna i po co nam jest potrzebny kolorowy skaner? No, kolorowy skaner po to, żeby ta kalka była widoczna, bo jeżeli wyłączymy kolor i mamy do dyspozycji skaner niekolorowy, to tracimy punkty kontaktu, które są u pacjenta tutaj na tych zębach. Ja jeszcze poproszę powiększenie. Więc jak to robimy? Prosimy, zakładamy kalkę, prosimy pacjenta o zagryzienie. Tak, kilkukrotne. I tak jak widzicie tutaj na zdjęciu, na kamerze, tak, pierwszy kontakt tutaj w okolicy 1, 2, 4, tak, czyli pacjent z dysfunkcją i tak w rzeczywistości było. I tak to też zarejestrował skaner. Czyli jeżeli wrócimy do naszego modelu skanowanego, to zobaczycie, że po włączeniu koloru my to wszystko tutaj widzimy. Więc jeżeli my chcemy tutaj zrobić teraz kontrolę, tak, bo zwarcie już zarejestrowałem wcześniej, to zaraz wam pokażę, jak to wygląda w relacji okluzyjnej, w relacji maksymalnego zagłuskowania, właściwie w relacji, która tutaj była u pacjentki, czyli w takiej niewielkiej dysfunkcji. I mamy pytania. Ja bym chciał tutaj przeczytać. To jest super, ale przy ustawieniu takich zębów w ustach zniszczą własne swoje zdrowe zęby antagoniści? W jakiej sytuacji? Aha, to może ja odpowiem teraz, jak poprawia nam się model. Mówimy o cyfrze, aha, czyli moje leczenie analogowe, ortodontyczne. Tutaj moje leczenie było bardzo mocno złożone. Ja musiałem mieć tork korzeni, musiałem mieć założony aparat, coś w rodzaju RP, 4 implanty na podniebieniu i raczej leczeniem cyfrowym i leczeniem płytkami, alignerami nie byłbym w stanie uzyskać takiego efektu, ponieważ moje zęby były wychylone o kilkadziesiąt stopni. Więc w trakcie leczenia ortodontycznego, analogowego, które było u mnie przeprowadzane, doszliśmy do wniosku, że chcemy po prostu wykonać koronę z zamkiem. I ta korona właśnie z zamkiem, którą zaprojektowaliśmy, była zaprojektowana cyfrowo, wydrukowana na drukarce ze spieku SLS i ten zamek także był wykonany metodą cyfrową. Więc jakby korona całkowicie była cyfrowa i moja idea, mam nadzieję, że jest to odpowiedź na pytanie, to jest, moja idea była taka, żeby po prostu wykonać tą koronę, abstrahując całkowicie od leczenia, ale oczywiście zgadzam się z tym. Niesamowite narzędzia, skanery, jeżeli chodzi o ortodoncję. Możemy wszystko, tak jak tutaj napisane, przeprowadzić symulację leczenia i pokazać efekt końcowy. U pacjentki, której film widzieliście na początku, właśnie taka symulacja została wykonana. Myślę, że to jest dobry temat na kolejny webinar. Czy zęby przy skanowaniu muszą być suche? Niekoniecznie, chociaż najlepiej, żeby były jak najbardziej suche. My w trakcie skanowania staramy się dmuchać po zębach dmuchawką, natomiast każda grubość czegokolwiek na zębach, czyli nie wiem, śliny czy jakiegokolwiek materiału, będzie powodowała jakieś tam przekłamanie. Skanery mają dosyć sporą tolerancję płynów i śliny, która załóżmy, czy krwi, czy jakiegokolwiek wysięgu, który znajduje się na zębach. Natomiast musicie wiedzieć to, że w momencie, kiedy
płyn jest, znajduje się na zębach, to będzie światło skanera przechodziło przez ten płyn i załamywało się w jakimś tam stopniu, więc to nam po prostu może dać pewne przekłamanie, więc najlepiej, żeby zęby jak najbardziej osuszyć. Oczywiście nie musicie suszyć wszystkich zębów jednocześnie, dlatego że w tej sytuacji skanujemy tylko po kawałku, więc wystarczy skupić się na obszarze skanowania, wysuszyć ten obszar, a potem nadpisać kolejne elementy. Dobrze, i możemy wrócić tutaj do naszego programu. Dobrze, tak? Czy mamy scanflow? Mamy scanflow. I zobaczcie, tu jest zwarcie u pacjentki pobrane. Zobaczcie, że dokładnie te kontakty na skanerze pojawiają się w miejscu, gdzie była dysfunkcja, czyli jest wszędzie jest minimalny kontakt z delikatnym przegryzieniem w tym największym punkcie kontaktu piątki. Czyli odpowiedź na pytanie, czy skanery potrafią dobrze skanować, czy precyzyjnie skanować okluzję w maksymalnym zagłuskowaniu? Przy odpowiedniej technice tak. Dzięki temu, że skanery mają taką właściwość, dzięki temu, że nie wkładamy pacjentowi żadnych woskowych elementów do ust, nie powodujemy przesunięcia, napięcia mięśni niekontrolowanego, jesteśmy w stanie zarejestrować to zwarcie w odpowiedni sposób. I czy dlatego, że tu jest jeden niewielki przegryziony punkt kontaktu, a reszta zębów się ze sobą delikatnie styka, czy to jest źle pobrane zwarcie? Nie, bo u tej pacjentki dokładnie tak to zwarcie wygląda. Tak? Czyli tak jak widzicie, dokładnie największy punkt przeciążenia jest w miejscu głuska podniebiennego 4-5 i tak też to wygląda na naszym skanie, który zmienił kolor. Ha. O, dzieją się tu różne cuda, nie wiemy dlaczego, ale może po prostu wrócimy. Czyli ja powrócę do etapu wcześniej i jeszcze raz poprawkę zrobimy. Tak? A jednak nie obyło się bez niespodzianek różnorakich. Ok. Jak skaner daje sobie radę ze skanowaniem dwóch skanbody obok siebie? Bo niektóre skanbody głupieją. O, niestety musimy zostać przy takim dziwnym kolorze, bo coś mi się tu mocno przełączyło. Ale będę wam chciał pokazać pewną rzecz teraz. Czyli wyłączymy górne zęby. I zobaczcie, że tutaj już tego dziąsła nie ma. Tak, to dziąsło zostało tutaj wyłączone. I w momencie, kiedy włączymy taką funkcję w skanerze, która pozwoli nam nakładać na siebie dwa elementy zwarcia, dwa elementy pre- i post-skanów, to wtedy będziemy w stanie pewne tutaj rzeczy sprawdzić. Wyłączmy. Dobrze, i teraz dajemy pre-post. OK. I zobaczcie, że tutaj mamy dwa skany na siebie nałożone. Co tutaj w tym momencie się dzieje? Chciałem wam pokazać to miejsce, gdzie nadpisałem dziąsło i to jest właśnie dokładnie to miejsce. Zobaczcie. W momencie, kiedy mamy granicę preparacji, tutaj ona jest dobrze widoczna, to dziąsło wcześniej na preskanie nachodziło nam wyżej. W momencie, kiedy ja zrobiłem, jak widzicie, dosyć głęboką retrakcję i nawet możemy ją policzyć, jak daleko jesteśmy od stopnia czy od granicy dziąsła później, to tutaj widać, że bardzo, bardzo dużo tego dziąsła musieliśmy zredukować. Czyli granica preparacji jest tu, a dziąsło ograniczyliśmy aż do tego rozmiaru. Tak? I dzięki temu, w momencie, kiedy pacjent jeszcze jest na fotelu, my dalej mamy kontrolę nad tym, co robimy. Jeżeli uznamy, że to jest OK, to wtedy możemy przystąpić dalej. Kolejna rzecz, kształt pontika. Jak opisać pontik? Tak? To jest bardzo trudne czasami, jak opisać pontik do laboratorium i jak go wykształtować. Ja ten pontik już tutaj wykształtowałem wcześniej, natomiast już nie będziemy się zagłębiać w szczegóły, gdyż nie mamy na to dzisiaj czasu. Myślę, że poświęcę na to kolejny webinar. Jak kształtować pontiki cyfrowo, bo to jest bardzo ciekawy temat. Jak w ogóle przekazywać informacje do laboratorium w taki sposób, żeby laboratorium miało dokładnie takie samo wyobrażenie tego, co my chcemy uzyskać. Nie wiem, czy to jest jasne, co ja chcę uzyskać. Dobrze, teraz zobaczcie. My mamy całkowity przekrój pontika, tak jakbyśmy mieli przekrój tomograficzny i pacjent, będąc jeszcze na fotelu, mając jeszcze na przykład niedokończony skan, który możemy cofnąć się do etapu wcześniej, czyli znowu zatrzymać czas, wrócić i poprawić, zobaczcie, że my mamy tu całkowity przekrój przez kształt naszego pontika. To jest nasz pontik w przekroju. Tak, tu.
I zobaczcie, że możemy go wymierzyć, wyliczyć i dzięki temu sprawdzić, czy to jest to, co potrzebujemy. Jeżeli nie jest to tym, co potrzebujemy, to możemy zrobić kolejny krok. Jeżeli jest to tym, co potrzebujemy, no to możemy się cofnąć i już to zostawić. Teraz właśnie okluzja. To jest kolejna właśnie rzecz i chciałem tutaj nawiązać z powrotem do tych kontaktów, które wykonujemy. Nie będę się dzisiaj na tym skupiał, ponieważ już czas nas goni i myślę, że poświęcimy kolejne tematy, ale okluzję możemy modyfikować. W programie jest taka opcja i dlatego też między innymi te kropki tutaj występują. Możemy dokładnie znaleźć miejsce kontaktów i tych przeciążeń zębów pacjentów i postawić tam kropki. Te kropki muszą być minimalnie 3, więc ja znajdę 3 miejsca kontaktu u pacjentki takie, żeby zmienić tą okluzję. I zobaczcie, co tu się będzie działo po prawej stronie w momencie, kiedy my tą okluzję przeliczymy. Liczy. I co nam tutaj komputer policzy? Oczywiście to jest zagadnienie szersze i dość bardziej precyzyjne. Omawiamy je często na kursach, więc zapraszamy także na nasze kursy praktyczne, gdzie szerzej podchodzimy do tematu rejestracji zwarcia. To jest akurat testowa wersja programowania. W rzeczywistości oczywiście to trwa troszeczkę krócej. I zobaczcie, ja teraz troszeczkę tą okluzję zmieniłem. Jest więcej punktów kontaktu i musimy się zastanowić, czy tak w rzeczywistości jest. No nie jest tak w rzeczywistości, ponieważ tu nam się pojawił kontakt i my możemy te kontakty modyfikować. Oczywiście ja tutaj tej okluzji zmieniać nie chcę, ponieważ u pacjentki uważam, że została ona zarejestrowana dobrze. Chciałem tylko pokazać to jako pewien przykład, więc nie zapisujemy. I dzięki temu mamy tutaj tą okluzję całkowicie zachowaną. Jeżeli nam to wszystko odpowiada, to możemy też te skany dalej zapisać. Czyli wychodzimy z programu, zapisujemy jako odbudowa i czekamy, aż nam się pojawi finalny skan, który będziemy mogli wysłać do laboratorium. Czyli reasumując, poproszę dużą prezentację. Reasumując, wracamy do naszej pacjentki. Czyli co zrobiłem u pacjentki i to jest coś, co zrobiłem u niej w rzeczywistości i będziemy teraz to omawiać krok po kroku. Czyli najpierw zeskanowałem u pacjentki zakręcone śruby gojące. Dlaczego? Ponieważ w momencie, kiedy ja mam skończone skanowanie preparacji, tak jak tutaj widzicie, czyli ja się wcześniej mogłem skupić na retrakcji, preparacji zębów i uzyskaniu dobrego dostępu do granicy preparacji, tak, i zapisaniu ich skanerem, ale śruby gojące pozostały na miejscu. Ja te śruby gojące wykręcam. Powiększenie poproszę. Śruby gojące wykręcamy i natychmiast po wykręceniu śrub gojących, prezentacja. Dobrze. Natychmiast po wykręceniu śrub gojących skanujemy profile wyłaniania. One w tym momencie zupełnie nam nie opadną. Więc to jest bardzo fajne rozwiązanie. W tym momencie, jeżeli będziemy się skupiać na innych elementach, czyli zakładaniu scan body, tutaj też dostałem pytanie, czy scan body, czy skaner głupieje przy zakładaniu dwóch scan body. Nie głupieje, dlatego że scan body skanujemy pojedynczo i zabezpieczamy tą część, której skaner potem nie widzi. Za chwileczkę pokażę, jak to mniej więcej może wyglądać. Czyli wracając do naszej pacjentki, skanujemy profile wyłaniania i teraz ja tu akurat w tej sytuacji u pacjentki tworzyłem pontik w momencie, kiedy wykonywałem skan pod scan body. I to jest, myślę, odpowiedź na to pytanie. W sytuacji, kiedy zakładamy dwa scan body obok siebie, to tą część w programie blokujemy, żeby skaner jej nie widział i skanujemy sąsiednie scan body. Więc skaner nie bierze pod uwagę tego scan body obok, więc nawet jeżeli ono ma taki sam kształt bądź podobny, nie będzie skanował tej okolicy. I potem wykonujemy sytuację analogiczną, czyli skanujemy, zabezpieczamy, zaklejamy tą część, żeby była niewidoczna dla skanera. Zakładamy scan body tutaj. Tu akurat była sytuacja, w której były dwa różne scan body, ponieważ były dwa różne implanty o dwóch różnych platformach. AlphaBio CHC i AlphaBio IH. Więc skaner, widząc dwa różne scan body, raczej nie będzie
miał z tym problemu. Musicie wiedzieć jedną rzecz, że skanery widzą obiekty, więc jeżeli on widzi ten sam obiekt, będzie go wklejał w tym samym miejscu. Po prostu trzeba tak samo myśleć, jak myśli skaner. Jeżeli jest coś takiego samego, to musimy to zmienić bądź zmodyfikować. Zmodyfikować scan body można na przykład kompozytem, żeby nie było jedno i drugie takie samo, bądź tak jak mówiłem wcześniej, zabezpieczyć. Więc taka sytuacja, jaka miała tu miejsce. Zeskanowaliśmy jedno i drugie scan body. Następnie po zeskanowaniu scan body zabezpieczyłem to miejsce i przystąpiłem do korekty miejsca pod pontik i wykonałem to elektrokoagulatorem. W momencie, kiedy stworzyłem już kształt pontika, jaki był mi potrzebny, czyli taki, jaki tutaj zobaczycie na mesh-viewerze za chwileczkę, tak, poproszę mesh-viewera, tak, czyli to jest mniej więcej ten pontik, jaki był nam potrzebny. I to są te scan body, które zeskanowaliśmy w międzyczasie. Ja oczywiście nie będę się dzisiaj skupiał na skanowaniu scan body, ale to jest jakby procedura, którą wykonałem wcześniej, tak aby Państwu ją pokazać. Także jak widzicie, oba scan body są zeskanowane i właściwie całkowicie elementy, które służą do oceny w laboratorium, czy markery laboratoryjne są tutaj we właściwych pozycjach, więc tutaj nie przewidujemy żadnych większych problemów ze spozycjonowaniem mostu. I wracamy do prezentacji dłużej. Ok, czyli wykonujemy cięcie, wykonujemy koagulację, wykonujemy tutaj pontik i także tą część doskanowujemy. I to jest nasz finalny projekt, który znowu z kolei możemy przeciąć właśnie diagnostycznie i ten pontik sprawdzić, czy jest właśnie dokładnie taki, jaki nam odpowiada. Czyli reasumując, myślenie globalne o stomatologii cyfrowej czy o protetyce cyfrowej to jest wykorzystywanie wszelkich możliwości, jakie dają nam skanery. Takie myślenie nieszablonowe i wykorzystywanie wszystkiego, czy w większości zalet, które, dzięki którym możemy pracować dużo precyzyjniej. Pacjent jeszcze jest na fotelu. Ja mam przekrój przez pontik. Jeżeli uważam, że ten pontik jest nieprecyzyjny, nieprawidłowy, bądź wymaga modyfikacji, to ja mogę wyciąć go, wrócić, zmodyfikować i doskanować. Tak? I wtedy możemy wysłać pracę na finalną pracę do laboratorium. To był sposób pierwszy, jak stworzyć taki pontik, ale jest jeszcze sposób alternatywny. W momencie, kiedy nie mamy skorygowanego dziąsła, a chcemy to zrobić w granicach możliwości tolerancji śluzówki, to możemy to zrobić w laboratorium. Jak to zrobić? W sytuacji, kiedy ja jestem w Pesaro u profesora Fradaniego, laboratorium jest we Wrocławiu, a gabinet jest w Polanicy. Jak zrobić, żeby stworzyć pontik dokładnie taki, jaki chcemy, będąc 1500 km od domu? A to jest prosta sprawa, ponieważ możemy wykorzystać TeamViewer. Jak widzicie tutaj na filmie, profesor Fradani, jesteśmy na wykładzie, ja jestem podłączony swoim laptopem do TeamViewera i co ja wtedy robię w tym momencie? Tworzę pontik z moim technikiem. Jaka jest piękna stomatologii cyfrowej? Jest takie, że my możemy się dzielić swoimi spostrzeżeniami, problemami w czasie rzeczywistym. Wyobraźcie sobie, że na tej sali było 36 osób plus profesor i my wszyscy przez moment zastanawialiśmy się, jaki kształt pontika tutaj u tego pacjenta stworzyć, aby efekt był jak najlepszy. 36 protetyków zastanawiało się w jednym miejscu, ponieważ były takie ku temu możliwości. I ten pontik oczywiście razem stworzyliśmy na podstawie współpracy z laboratorium i TeamViewera. W momencie, kiedy już mieliśmy efekt zadowalający, no to przystąpiliśmy do wykonania tej pracy. I to jest praca finalna u pacjentki. I tutaj jakby może kolejna odpowiedź na pewne pytanie, czy prace są precyzyjne, jeżeli chodzi o mosty na implantach, szczególnie w żuchwie, gdyż no jest to przykład pacjenta, którego wybrałem nie przypadkiem, dlatego że chciałem wam pokazać, jak bardzo precyzyjna może być ta praca. Chociaż, jeżeli macie pewne obawy, jeżeli macie niepewności, czy ta praca wyjdzie precyzyjnie, ja takie obawy miałem, gdyż to była w ogóle pierwsza z moich prac, i poproszę TeamViewera, mesh-viewera, przepraszam, tak, mamy mesh-viewera. To była jedna z pierwszych prac, które wykonałem skanerem 3700, wykonałem ją około rok temu, wtedy, kiedy dostałem skaner do testów. I nie byłem pewien, czy to pozycjonowanie scan body będzie wystarczająco dokładne. Więc co tutaj zrobiliśmy? Chcieliśmy bezpiecznie jakby wyjść z sytuacji, co by było, gdyby nam coś tutaj nie poszło nie tak. Czyli wykonaliśmy pracę przykręcaną, cementowaną, że gdyby nie było idealnej pasowności, to tą pracę najpierw
założona na łącznikach indywidualnych, spasowowalibyśmy w ustach, gdyby zaistniała taka potrzeba, zacementowalibyśmy na tych łącznikach, po czym odkręcili i przykręcili ostatecznie. Pracę już docelowo pasywną. Taka była idea wykonana tej pracy, biorąc pod uwagę niepewność, która mogła mieć miejsce z uwagi na nowe oprogramowanie, nowy skaner. Także jeżeli zaczynacie przygodę ze stomatologią cyfrową i nie jesteście pewni, to możecie właśnie wykonywać tego typu kroki, które jakby dadzą wam tą furtkę bezpieczeństwa. I to jest tak, jak Radek Jadach mówi bardzo często i za to go bardzo, bardzo cenię. Róbcie takie zabiegi, dzięki którym jeżeli wam się coś nie uda, to będziecie w stanie zrobić krok w bok, bądź na waszym nieudanym zabiegu zaplanujcie go w taki sposób, żeby jeszcze coś można było poprawić. Tak? Czyli tutaj zrobiliśmy to w ten sposób, bo gdybym nie był w stanie poprawić swojej nieprawidłowej pracy, no to mogłoby się to skończyć bardzo źle, czyli dezintegracją, podejrzewam, implantu. A że z kolei tutaj były te łączniki indywidualne, które wymagały dodatkowego precyzyjnego spasowania, to spasowaliśmy je za pomocą szablonu, tutaj w tej sytuacji z pater resiny, łączniki przykręcone, no i wtedy przystąpiłem do korekty tego pontika, czyli zrobiłem to jakby jednoczasowe. Mając dokładnie kształt zaprojektowany w granicach tolerancji przez technika, ja mogłem sobie pozwolić na przykręcenie pracy na świeżo wykonanym pontiku. Do tego celu używam tego typu urządzenie, polecam, bardzo fajne. Bardzo, bardzo, bardzo zgrabne, szybkie i przydatne w bardzo, bardzo wielu czynnościach protetycznych używanych przeze mnie, szczególnie przy elektrokoagulacji czy przy retrakcji. Ja to nazywam diatrakcja, czyli jakby taka delikatna korekta dziąsła, odsłanianie kieszonek. Nie cięcie, tylko delikatna waporyzacja, odsłanianie po to, żeby uzyskać bruzdę oddzielającą nam dziąsło od granicy preparacji. I tutaj właśnie praca finalna, najpierw zacementowana, potem odkręcona, oczyszczone nadmiary cementu i zacementowana ostatecznie. Tak to się miało w ustach. I tak to się miało po 9 miesiącach. Akurat praca była wykonana u mojej mamy, więc miałem podwójny stres, ale dzięki temu mogę pokazać pracę w całości. Tak więc wracając do pytania. Praca, którą wam tu pokazałem, nie wybrałem przypadkiem. Chciałem jakby pokazać takie holistyczne podejście. Jak zeskanować profile wyłaniania, jak zeskanować w sytuacji, kiedy mamy wysięg, jak zeskanować w sytuacji, kiedy mamy brak jednoznacznej granicy preparacji, jak zeskanować scan body, takie tutaj było pytanie. Więc jeszcze raz, jeżeli stomatologię cyfrową będziemy traktowali tak komplementarnie, to myślę, że w prosty sposób ją zrozumiemy i ona nam się tutaj na pewno odpłaci. I tak na koniec, to takie, tak się pewne rzeczy bardzo często wydają nam jakieś takie bardzo, bardzo trudne, ale nie wszystko jest takie trudne, jakby nam się wydawało, że jest. To jest znowu kolejna procedura. Jeżeli ta procedura jest przez nas bardzo usilnie ćwiczona, sprawdzana i wykonywana wielokrotnie, no to możemy w międzyczasie wprowadzać drobne modyfikacje, które nie zaburzą wykonania naszej procedury, a wprowadzą różne inne możliwości. Okej. W tym momencie bardzo dziękuję już wszystkim za chwileczkę za uwagę. Zaraz odpowiem na wasze pytania. Postaram się odpowiedzieć przynajmniej na część waszych pytań. Chciałem zaprosić was wszystkich na moją stronę na Facebooku Digital Dental Education i na tej stronie też wklejam swoje prace protetyczne, mamy tam różne dyskusje i bardzo serdecznie zapraszam do zapoznania się z tą stroną. Zapraszam też was wszystkich na kursy do nas, do Polanicy z zakresu stomatologii cyfrowej. To są właśnie kursy dwudniowe, kilkuetapowe, od podstaw poprzez bardziej zaawansowane i level pro, master level, jak to mówi Łukasz Lasman. I
Tak wyglądają nasze sale szkoleniowe. Każdy dostaje skaner, więc kursy nie są w dużych grupach, ale polegają na tym, żeby każdy miał styczność jak największym stopniu spożytkował w praktyczny sposób, poprzedzony webinarem, czas. Każdy też dostaje modele, o których tutaj rozmawialiśmy i każdy może przeprowadzić procedurę chociażby taką, jaką wam dzisiaj pokazałem. A także skorzystać z różnorakich urządzeń, aparatów, porównywać, bo nie ma w życiu nic ważniejszego jak porównanie, więc mamy do dyspozycji różne skanery, różne aparaty, różne technologie i każdy myślę, że może wybrać coś dla siebie. Możecie też znaleźć moje imię i nazwisko wpisując na YouTubie Paweł Błaszkiewicz. Tam są też filmy, którymi dzisiaj się z wami dzieliłem. Także zapraszam do odwiedzenia mojego kanału na YouTubie. I teraz myślę, że możemy odpowiedzieć na część pytań. Czy zakładamy nitki retrakcyjne do skanowania? Retrakcja to jest temat właściwie dowolny i to jest kwestia indywidualna. Ja ze względu na to, że używam elektrokoagulacji bardzo delikatnej, co pokazuję właśnie w moich filmach, co możecie zobaczyć na YouTubie, co możecie zobaczyć w różnych postach na Facebooku, czy na mojej stronie The Digital Dental Education, czy na innych stronach facebookowych, ja najczęściej używam elektrokoagulatora do bardzo delikatnego odsuwania kieszonek dziąsłowych i szczerze powiem w 80% zrezygnowałem z nitek dentystycznych, aczkolwiek czasami je też używam. To jest jedna z procedur. Jeżeli my jesteśmy protetykami, to musimy mieć tak jakby wachlarz różnych możliwości, aby tą retrakcję w odpowiedni sposób wykonać. Wszystko zależy od danej sytuacji klinicznej i wtedy podejmujemy decyzję. I tak samo, czy przy rejestrowaniu deprogramacji w okluzji z dźwigiem na siekaczach również prawidłowo składa modele? Nie zawsze. Tutaj, tak jak wspomniałem, praca hybrydowa, jeżeli skanuję w relacji centralnej, to staram pobierać się kilkanaście wysokości zwarcia, aczkolwiek przy najnowszym oprogramowaniu zauważyłem, że te rozbieżności są w granicach 200-300 mikronów. Czy to jest wystarczające? Trzeba odpowiedzieć sobie na to pytanie samemu. Ja na przykład w relacji centralnej, deprogramując pacjenta, stosując LeafGage, czy Lucia Jig, czy Composite Jig z przodu i wykonując około 4-6 rejestracji zwarcia po 3 z każdej strony, uzyskuję zadowalający efekt na tyle, żeby na przykład wykonać wtedy wyfrezowaną, czy stworzyć w tej relacji zarejestrowanej cyfrowo szynę relaksacyjną, która wymaga niewielkiej ekwilibracji, ale to jest jeszcze coś, jeżeli chcemy tej precyzji 100-mikronowej, 50-mikronowej, to niestety będziemy potrzebowali urządzeń typu Modjo czy Zebris, które będą w stanie za pomocą motion capture zarejestrować wysokość zwarcia w odpowiedni sposób, bądź możemy posiłkować się tomografią. Ja posiłkuję się często tomografią, wykonuję w relacji centralnej duży skan 16x12, gdzie mam wtedy do dyspozycji także głowy żuchwy i ta tomografia może być wykonana z dokładnością do 150 mikronów i uważam, że to jest bardzo przyzwoita dokładność, dzięki której możemy wykonywać rekonstrukcję. Ja osobiście nie narzekam, nie mam z tym większych problemów, chociaż mam bardzo duże wymagania. Ale krótko odpowiadając na pytanie, czy rejestracja CR na bazie odpowiedniego oprogramowania, bez względu na to, jaki skaner używacie, jest super dokładna, uważam, że jeszcze nie. Jak poradził sobie doktor z recesjami szczelinowatymi dziąseł u młodej pacjentki z Design Smile? U pacjentki zrobiliśmy tylko mock-up motywacyjny, więc u niej ta praca nie została wykonana ostatecznie, ale w sytuacji, kiedy ona by tą pracę zaakceptowała, to myślę, że rozważylibyśmy pokrycie recesji, chociaż przy jej dynamice uśmiechu i podczas mówienia nie było w ogóle widocznych recesji, więc tutaj może kwestia tylko ekwilibracji, żeby odciążyć zgryz, ponieważ to była też dysfunkcyjna pacjentka, z tego co pamiętam. To było robione dosyć dawno temu. Natomiast gdyby nie było widocznych ubytków recesyjnych z punktu widzenia estetyki, to myślę, że kwestia tylko no prep, czy w ogóle bez preparacyjnych licówek albo minimalnie preparacyjnych licówek by zakończyła sprawę. Natomiast no, wymagałaby ekwilibracji, żeby ustalić, dlaczego te ubytki takie występowały. Oczywiście pacjentka z cienkim biotypem dziąsłowym, więc można było się takich recesji spodziewać.
Jaka jest sugerowana idealna przestrzeń na cement przy pracach cyfrowych? O Jezu, wartość od do. To jest pytanie, na które nie znam jednoznacznej odpowiedzi. I to jest takie pytanie, czy właściwie to jest tak jak z używaniem nitek dentystycznych, czy je używać, czy ich nie używać. Nie mogę na to pytanie odpowiedzieć kategoriami 0-1. To też zależy od sytuacji klinicznej i może powiem w ten sposób. Ja lubię mieć dużą retencję, czyli minimalną grubość cementu na poziomie powiedzmy między 60 a 100, 120 mikronów maksymalnie. Staram się unikać większych grubości cementów. Oczywiście no jest to temat zależny od bardzo wielu czynników, chociażby od jakości wiertów we frezarce, chociażby od programu frezowania, ale nad tym my nigdy niestety nie mamy kontroli, dopóki nie posiadamy swojej frezarki, swojego laboratorium. Mam nadzieję, że udało mi się odpowiedzieć chociaż w części na to pytanie. Jaki cement stosuję do cementowania wewnątrzustnie na łącznikach? W tej sytuacji wydaje mi się, że użyłem cementu Permacem 2, który tutaj w tej sytuacji wydawał mi się cementem takim dosyć optymalnym, czyli łączącym metalowe elementy z cyrkonem. I cement ma tą zaletę, że jest światło chemoutwardzalny, więc w sytuacji, kiedy bardzo szybko potrzebujemy spolimeryzować po szybkim założeniu mostu u pacjenta, I mamy mało czasu, czy spodziewamy się, powiedzmy, po uciśnięciu, po kilkunastu sekundach wysięku, więc żeby tego wysięku uniknąć, to spolimeryzujemy jak najszybciej. Natomiast ja się staram kołnierze łączników indywidualnych wykonywać w takich pozycjach, żeby nie przeszkadzał nam w tym żaden wysięk, czyli delikatnie, może podziąsłowo w okolicach policzkowych i minimalnie naddziąsłowo bądź dodziąsłowo w okolicach niewidocznych, czyli aproksymalnych i językowych. Czy jeszcze mamy pytania, które przeoczyłem? Idealna przestrzeń na cement przy pracach cyfrowych. To już odpowiedzieliśmy na pytanie, tak? Czy to jest koniec? To może wrócimy na samą górę, tak? Bo nie wiem. Dobrze. W ustawieniu zębów usta. Niestety jest pytanie, którego do końca nie rozumiem, ale przy ustawieniu takich zębów w ustach zniszczą własne zęby zdrowe, zęby antagoniści. Ja myślę, że to może chodzić o to, że wspominałem o dysfunkcyjnym ustawieniu, które jest akurat w tej sytuacji, natomiast tu pacjentka została wyekwilibrowana, ustawiona w relacji centralnej i wszystkie procedury okluzyjne przeprowadziłem w odpowiednim momencie. Natomiast proszę się tym nie sugerować, ponieważ... Tak, poproszę powiększenie. Proszę się tak jakby nie sugerować ustawieniem, gdyż to był model wybrany przeze mnie do... To był model wybrany przeze mnie akurat do pokazania w całości, więc tutaj po ekwilibracji pacjentki jakby relacja centralna była relacją maksymalnego zagłuskowania, tak? Po poprawie tej dysfunkcji i wtedy tutaj rekonstrukcja tej całej strony spowodowała, że wprowadziliśmy pacjentkę w relację centralną. No i mam nadzieję, że te zęby u niej nie ulegną zniszczeniu. Pacjentka jest pod stałą kontrolą, gdyż jest to moja mama. A praca była wykonana już jakiś czas temu, górne zęby 6 lat temu, a dolne zęby około roku temu. Myślę, że chyba to wszystko, że odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania. Pierwszy raz, mój debiut webinarowy. Bardzo wszystkim serdecznie dziękuję za to, że wytrzymaliście ze mną. I też będę chciał tutaj z tej perspektywy zaprosić wszystkich. Może powiększymy tutaj na większy ekran. Mamy teraz pomysł taki, aby w niedługim czasie zacząć robić webinary troszeczkę dłuższe, w których będę w stanie odpowiedzieć bardziej szczegółowo na wasze pytania, bądź webinary, w których będziemy mogli zastosować pewną interakcję z użytkownikami i ze słuchaczami. To będą webinary około 3-4 godzinne i postaram się wtedy już przekazać większą ilość mojej praktycznej wiedzy. Zakładamy, że tych webinarów w tym roku będzie około 4. Pierwszy odbędzie się 2 czerwca o godzinie 17 w piątek i serdecznie was na niego wszystkich zapraszam. Bardzo dziękuję kolegom za support, bardzo dziękuję Krzyśkowi, który siedzi tutaj koło mnie, za piękne przełączanie scen.
Mam nadzieję, że was wszystkich nie zanudziłem moimi historiami. Mam nadzieję, że przybliżyłem troszeczkę zakres stomatologii cyfrowej, że moje uwagi, przemyślenia, pomysły będą troszeczkę bardziej dla was pomocne i myślę, że też zachęcam do dyskusji. Myślę, że pytania, które pojawią się po tym webinarze, będą też dla mnie bardzo mocno kreatywne i pomocne i pozwolą mi także zbudować kolejny webinar, gdyż kolejny webinar chciałbym dla państwa zbudować na podstawie praktycznych pytań, a nie tylko teorii, więc opowiem troszeczkę ze swojej strony więcej na temat stomatologii cyfrowej na kolejnym webinarze, natomiast bardzo serdecznie bym prosił o zadawanie pytań. Bardzo mi się te pytania podobały, pytania były konkretne, rzeczowe i trafione w punkt i mam nadzieję, że chociaż w pewnym stopniu byłem w stanie rozwiać państwa wątpliwości. Ja się z państwem żegnam, życzę udanej soboty, miłego weekendu, do zobaczenia.